Tak, czyli w AutoCAD, w Rewicie po zaczytaniu pliku z AutoCAD, po jakby zdefiniowaniu poprzez kliknięcie na obrys zaczytanej zawartości, poprzez kliknięcie zapytania i wybranie warstwy jakiejś, możemy tą warstwę po wybraniu ukryć też tutaj, albo po prostu ukryć pozostałe warstwy. Czyli jeżeli wiem, jakie warstwy chcę zostawić, bo na przykład interesują mnie tylko ściany, inne elementy, mogę taki zaczytany plik z AutoCAD poprzez edycję właściwości napisania widoczności grafiki, o tutaj, Visibility Graphics Override z angielskiej wersji, poprzez edycję tego oraz miejsce, gdzie pojawiają się warstwy podczytanych plików CAD-owskich, czyli Imported Categories zakładkę. Tutaj jest nazwa pliku, który został zaczytany i wszystkie jego warstwy. Mogę oczywiście wyłączyć te wszystkie warstwy. Na razie zaznaczyłem wszystko. I mogę włączyć tylko te warstwy, które będę chciał widzieć, czyli na przykład tą warstwę i warstwę jeszcze tą drugą. Czyli w tym momencie wybrałem tylko i wyłącznie widoczność dwóch warstw. Po kliknięciu OK widzę tylko te elementy, które spełniły jakby to moje żądanie, czyli że były obecne tylko i wyłącznie na warstwa, które zaznaczyłem. No i jakby mogę oczywiście w drugą stronę postępować, czyli jeżeli z jakiegoś powodu jednak stwierdzam, że nie chcę tego typu elementów na przykład widzieć, mogę dać ukryć widoku i zostaję na przykład z czymś tylko i wyłącznie takim. Także to jest kwestia ewentualnie podczytywania poprzez import. Co mi daje to, że zrobiłem import? No chociażby to, że gdybym teraz z jakiegoś powodu nie miał zmieniony ten plik, czyli na przykład potrzebował, ktoś zrobił, jakaś osoba zrobiła zmianę w tym pliku, na przykład pod inną nazwą albo inny wariant, co bardzo często przecież w architekturze się zdarza, że mamy inne warianty, co i rusz robione przez czy architekta prowadzącego, czy osoby, która niekoniecznie musi znać Revita, ale wprowadzona wartość jest w AutoCADzie. No możemy, podobnie zresztą jak w AutoCADzie, klikając na wstaw odnośniki i zmiana lokalizacji, czy zmiana jakby z miejsca lokalizacji odnośnika konkretnego, taki tutaj można zaznaczyć poprzez, może nie ręczne znaczenie tutaj, tylko poprzez zakładkę Insert, tutaj jest Manage Links sekcja, czyli zarządzaj podłączeniami, czy połączeniami, jak to woli. Mamy informacje o połączeniach i dlatego właśnie jest ważne, żeby to robić link CAD, a nie import CAD. W tym momencie mam tutaj informację o podłączonym pliku. Jeżeli będzie taka potrzeba, to również będę mógł, minimalizując na przykład całego tego Revita, jeszcze pokażę tu pewną rzecz, tak, mam jakiś tam plik. Ten plik może jednak wezmę i skopiuję w tym momencie na przykład na pulpit tutaj, wykonam kolejną jeszcze kopię, czyli tak, żebyśmy mieli na przykład dwie. OK. No, może zrobię na razie jedną. I nazwę ją inaczej, czyli nawet nazwa może się różnić. Taki plik mogę oczywiście otworzyć w AutoCADzie, dokonać z nim pewnych zmian. Na razie po prostu nazwałem go Filter 2. I poprzez zarządzanie linkami, poprzez zakładkę, która dotyczy tego konkretnego formatu, mamy filtr DWG, daje reload from, czyli podłącz z, czy wczytaj z. Proszę zobaczyć, tutaj jest też reload, czyli po prostu ponownie odśwież, tak jak w AutoCADzie mamy, wczytaj ponownie wszystkie odnośniki, czy też odnośniki. Tak tutaj mogę wybrać albo wczytanie z istniejącego pliku, albo jeżeli jest taka potrzeba, zaczytanie zmiany bądź innego wariantu tego pliku z innego pliku o innej nazwie. Zaczytałem. Proszę bardzo, teraz zauważyć, że zmiany wszystkie związane z warstwą, może to pokażę, żeby to było widoczne. Teraz jest to filtr 2, ale nadal wszystkie warstwy, które nie chciałem, żeby widoczne, są ukryte. Są widoczne tylko dwie warstwy, które sobie zażyczyłem. Czyli program nie działa na tyle spójnie, że nie muszę, mimo zmiany nazwy pliku, jego lokalizacji, nie muszę ponownie ustalić wszystkich właściwości filtrów dla danego
obrazka, powiedzmy, dla danego, może nie tyle obrazka, ile pliku DWG zaczytanego. Teraz lecąc dalej. Oczywiście, ponieważ tu wiele osób też pyta, osób, które zaczynają pracę z Revitem albo dopiero zastanawiają się nad przejściem z AutoCAD-a do Revita, pytam, na ile ta współpraca jest wygodna, to znaczy, czy na przykład można właśnie zmieniać chociażby tutaj, zmieniać elementy związane z kolorami linii. Jak najbardziej, jeżeli wejdziemy w zakładkę importowane kategorie, widzimy, że mamy możliwość zmiany tutaj poprzez override, czyli nadpisanie w polskiej wersji, nadpisanie zarówno koloru, na przykład jakiegoś koloru, który już mam, może pokażę tutaj, żeby to było widoczne. Ta ściana w tej chwili jest fioletowa, ja powiem, że chcę, żeby ta ściana była jednak czerwona, więc mówię, że ma być czerwona. Mogę wybrać również inny pisak. Przypominam, że w Revicie wszelkie numery związane z szerokością, czy też jak to woli, grubością linii, to są numery pisaków, a nie grubość konkretna w milimetrach czy jakiejkolwiek innej jednostce. I każdy pisak ma grubość zależną od skali, możliwą do zdefiniowania w odpowiednim miejscu, co jeszcze pokażę. Czyli definiując jakąś inny pisak, wiem, że na przykład 15 jest bardzo gruby, mogę też zmienić styl linii, na przykład z ciągłej na przerywaną, czyli mimo, że mam jakby inną zawartość w AutoCADzie, to nie wchodząc do AutoCADa, nie zmieniając tego w AutoCADzie, mogę pewne zmiany wykonać jak najbardziej tutaj. Jak widać, zmiana jest od razu widoczna. Jeżeli coś jest nie tak, mogę tutaj przejść i zdefiniować tą zmianę w inny sposób. Widzę już coś takiego. Proszę bardzo, ma przerywane linie czerwone zamiast fioletowych ciągłych. Mimo, że oryginalnego nie zmieniłem pliku, co widać chociażby po tym, że jeżeli bym wszedł na plik, na poziom drugi, który z kolei ma włączony podrys poziomu pierwszego, tutaj nadal widzę wszystko tak, jak było przed ukryciem pozostałych warstw. Czyli przypominam to, że w Revicie dany element, na przykład ukrywany w Revicie na jednym poziomie, może być ciągle widoczny na wszystkich pozostałych widokach, czyli poziomach, rzutach, przekrojach i widokach 3D, czy perspektywicznych ujęciach z kamer. To, żeby wygodnie tym zarządzać, jeżeli taka potrzeba będzie, do tego służą, drodzy Państwo, szablony, które można sporządzać poprzez wygenerowanie tego typu widoku, jaki chcemy, i zapisanie tego widoku jako szablon. Szablon na przykład właśnie praca z odczytanym plikiem. Okay. I ten szablon przechowuje całą masę informacji. To też jest istotne, ponieważ pracując z podczytanymi plikami AutoCAD-a, jakby bardzo często dochodzi do potrzeby wyłączania, włączania pewnych warstw, żeby nie robić w kółko tego samego na różnych rysunkach, to proszę zobaczyć, że filtr przechowuje również, tu jest, jak widzimy, ptaszek, przechowuje również informacje o tym, co było wykonane, jakie zmiany były wykonane w importowanych treściach, czyli z informowanej zawartości plików. I proszę bardzo, w tym momencie, jeżeli utworzyłem taki szablon, mogę przejść na poziom drugi i na poziomie drugim również ten szablon nadać, czyli wchodząc tutaj, dając Apply View Template, praca z podczytanym plikiem, daję OK i uzyskuję tą samą widoczność, oczywiście lekko wyszerzoną widoczność naszego podczytanego pliku CAD, dzięki czemu nie muszę wchodzić jeszcze raz tych wszystkich elementów definiować. Kolejna sprawa, tutaj tylko taki szybki dings. Tu jest możliwość od razu wyszerzenia, tak jak jest w AutoCADzie, przy blokadzie, czy przy bardziej nie zablokadzie, tylko przy zamknięciu oraz przy podczytywaniu, możliwość ujęcia koloru w taki lekko wyszerzonego czy przyciemnionego. Nie mamy tutaj wpływu od razu na stopień tego przyciemnienia, jest po prostu pół ton, tak i tyle. Natomiast ta funkcjonalność cały czas jest rozwijana i powiedzmy sobie, że z czasem pewnie i te dodatkowości wejdą. Na razie pokażę to, co weszło już w zakresie eksportu
Do AutoCAD-a, chociaż może jeszcze przed tym pokażę, jak można wykorzystać taki element, jak mamy w tej chwili w rysunku. Przywrócę tutaj widoczność tej warstwy poprzez powiedzenie, że chcę wyczyścić nadpisania. Wówczas uzyskuję tego typu element. I owszem, to jest też ciekawe, w Revicie mogę tworzyć wszelkiego rodzaju elementy, jak ściany, słupy, stropy, tym podobne, w oparciu o elementy podczytane z AutoCAD-a poprzez funkcję wskaż linię. Wówczas oczywiście to nie jest wszystko, trzeba jeszcze wskazać chociażby jaką linią dla ściany będzie wskazywana ta linia z podkładu, czy to będzie na przykład lice zewnętrzne ściany, tak jak teraz to zrobię, lice zewnętrzne wykończeniowe, i w tym momencie mogę kliknąć to i powiedzieć, że to jest moje lice zewnętrzne. Program mi od razu robi ścianę. Jeżeli jednak miałbym tutaj potrzebę na przykład zrobienia czegoś takiego, że to jest ścianka 24, a ja tu mam mieć na zewnątrz jeszcze odsunięte o 12, proszę bardzo, mogę po prostu klikać. Mam odsunięcie od razu stworzone. Nie muszę robić wszystkiego, mogę robić tylko na przykład zrobić po jednej ścianie, po jednym kawałku z każdej ściany. I te elementy po prostu potem dopieszczać już na zasadzie ciutkę innej. Pokażę to zresztą zaraz. Proszę bardzo. Tylko po jednej, tak jak pokazuję w tej chwili. Pozwolę sobie pominąć może większą ilość. Na razie tak zrobię to, żebyśmy w ogóle zobaczyli zasadę. Jeżeli coś się nie tak stawiło, w razie czego można by też to poprawić oczywiście. I z tego, jakbym już to zrobił, mogę szybciutko po prostu uzyskiwać podrys już z ścian trójmiarowych, czyli mając płaski, odpowiednio go wczytując element, jestem w stanie w trójmiarze uzyskać od razu podrys. Widzę tutaj też ten podrys z AutoCAD. Tutaj widać, że w AutoCADzie ktoś to robił, zrobił pewne elementy już powierzchniami trójwymiarowymi na przykład, i wówczas te elementy mogą się pojawić. Jeżeli jednak były to elementy płaskie, no to po prostu mamy to jako rzut. Pozostałych elementów nie widać, ale widać, że nam się tworzą. Czyli jeżeli bym teraz też w widoku 3D chciał pokazać tą zasadę wykorzystania po prostu snappingu, to proszę bardzo, mam wykorzystane odsunięcie. Poziom od pierwszego do drugiego, odsunięcie 12 cm, i w tym momencie mogę definiować odpowiednio. Oczywiście tutaj widzimy już o wiele więcej warstw, czyli trzeba być ostrożniejszym. TR Trim. Ok. W ten sposób też mógłbym w tym roku oczywiście ukryć warstwy, tak żeby tylko ściany widoczne. Byłoby po prostu łatwiej pracować. No więc chodzi o to, że w każdym widoku w Revicie można prowadzić i każda zmiana z jakiegokolwiek widoku jest widoczna od razu w każdym innym. Tutaj widzimy, że nam się źle wstawiło. Spacja obraca nam się zgodnie z założoną osią. Czyli jeżeli ja teraz pokazałbym wireframe widok, widać, że nie z tej strony mi się to założyło. Jeżeli daję spację, obraca mi się względem tej osi, chyba że zmienię oś. Na przykład powiem, że to jest jednak core face exterior, na przykład, czyli tutaj spacja i mam coś takiego. Lub wyrównać po prostu. Wyrównać również mogę do podkładu, czyli nie jest tak, że podczytuję i jedynie przyciąganie działa, tak? Ja mogę wszystkie te elementy, które tutaj mam, po prostu z AutoCAD-a mogę wykorzystać w jakiś tam sposób. Są tu odsunięcia, są elementy, które po prostu można pozycjonować. Tutaj trzeba oczywiście wybierać Face of Core na przykład, to jest. Mamy wybierać, co do czego wyrównuje. Dobrze, teraz polecę dalej. Czyli mamy te zmiany widoczne, tak. Teraz zróbmy troszeczkę inną odmianę zadania. No nie wiem, czy są już jakieś pytania odnośnie importu CAD-a do Revita. Czegoś się łapie Revit, jeśli wczytam plik 3D do ściany czy góry.
No, w przypadku 3D Maxa byłaby to góra, w przypadku Revita to jest zależne od kondygnacji i płaszczyzny roboczej, czyli w przypadku, jeżeli pan klika na przykład ścianę, to w tym momencie mamy, jeżeli na rzucie oczywiście klikamy, to w przypadku tym mamy możliwość zdefiniowania poziomu aktywnego, czyli jeżeli nie widać tego, mogę dać set, poziom i tych jest poziom roboczy na poziomie pierwszym, tak? Pierwszy poziom. Czyli jeżeli zmienię ten poziom na inny, to również będę miał zmianę wysokości. Łapię się zawsze na tym poziomie, czyli nawet jeżeli zaznaczy pan jakikolwiek inny punkt leżący wyżej, to jest on rzutowany na aktualny poziom roboczy. W przypadku tworzenia jakichś elementów, na przykład tak jak potem pokażę przy adaptacyjnych elementach, przy adaptacyjnym szkicu na przykład, tam jest możliwość dowiedzenia się do dowolnego miejsca w trójwymiarze i powiedzenia tego w miarę potrzeb. Punkt stawienia rysunku, bardzo dobre pytanie. Przy wczytywaniu generalnie, ja to pokażę zaraz, jeszcze raz. Linkad. Proszę zobaczyć, generalnie jest taka sytuacja. Przy wczytywaniu pliku AutoCAD-a, po wybraniu tego pliku, domyślnym trybem wczytywania jest wczytywanie centrum do centrum. Co to oznacza? No, w AutoCAD-zie każdy z Państwa wie, że jest punkt centralny, czyli punkt 0,0 globalnego układu współrzędnych. W Revicie taki punkt jest, powiedzmy sobie, na chwilę, domyślnie oczywiście, na przecięciu tych krzyżyków. Tutaj w tym projekcie, w tym szablonie jest już zmieniony, ale domyślnie pojawiłby się o pośrodku w tym miejscu i ten punkt jest jakby bazą. Jakbym jeszcze pokazał tutaj, zaznaczę na przykład ten punkt, tutaj widzimy, o przepraszam, ten punkt 000 jest jakieś położenie, na przykład LF tutaj jest, to są położenie, do tego był oddzielny pokaz, ten pokaz z tego, co wiem, będzie dostępny, albo już jest dostępny na stronie, ten prokat.pl/netcafe podkreśli więcej. Pokaz dotyczący terenu i pracy z współrzędnymi, czyli z tymi dwoma elementami, z tymi dwoma symbolami. Taki pokaz był nagrany już w zeszłym roku i jest dostępny z tego, co wiem. Jeżeli nie, to proszę pisać, ale osobiście sprawdzałem, że jest nagrany, jest na serwerze, więc powinien być również dla Państwa dostępny. I jakby bazując na tych punktach, powiedzmy na ustawieniach tych punktów wzajemnych, bo oba te punkty odstawienia mogą się liczyć bądź nie, ale program ma swoje zero w Rewicie również. Nie pokazuje tego tutaj, natomiast ma i teraz jaka jest sytuacja? No, Rewit przy imporcie zakłada, że wasz model mógł być bardzo odległy od punktu 0,0 w AutoCAD, żeby przyspieszyć pracę, ponieważ wszelkie błędy, jakie mogą się pojawić, błędy może nie tyle celowe, tylko związane z niedokładnością w konwersji jednostek, te błędy mogą się zwiększyć bądź w ogóle pojawić w momencie, jak jest importowana zawartość zlokalizowana bardzo, bardzo daleko od punktu 0,0,0. Mówię tu o 100 kilometrach na przykład. Jeżeli tak się dzieje, to z reguły Revit da znać, że no, proszę uważać, mogą być drobne niedokładności w jednostkach, na przykład na poziomie milimetrów. Natomiast on domyślnie, żeby tego uniknąć, zakłada, że wczyta środkiem geometrycznym, czyli znajduje przy wczytywanej zawartości, znajduje środek geometryczny i tym środkiem geometrycznym ładuje ten element do środka geometrycznego Revita, czyli do, powiedzmy sobie, w tej chwili punktu 0,0 Revita. Jeżeli jednak chcielibyśmy z jakiegoś powodu w Revicie, tak mi się zdarza, nałożyć szereg kondygnacji na siebie, tak jak teraz to pokażę, może w oddzielnym czystym projekcie. Projekt czysty. Zminimalizuję, otworzę też ten plik 2, który pokazywałem wcześniej, otworzę go w AutoCADzie, żebyśmy widzieli od razu współpracę. Okay. Okay. Nie ten AutoCAD. Okay. Jeszcze chwilkę, na razie niech się uruchomi AutoCAD, potem otworzę. To i teraz nie wiem, czy Państwo przed chwilą widzieli komunikat. Zaraz jeszcze o nim powiem chwilę.
I teraz w momencie, i to jest też istotne, było to, co pokazałem wcześniej, ze względu na ten komunikat, który się tutaj pojawił, który jeszcze raz pokażę. Jeszcze sekundkę, proszę o cierpliwość, już jesteśmy. Teraz w AutoCADzie normalnie, jak Państwo pracują na odniesieniach, czyli na podczytywaniu debuga i ustosowaniu, używaniu go jako podkładu, to no, nie ma problemu z tym, żeby pracować, żeby ktoś jednocześnie na tym podłożonym przez Was, czyli wykorzystywanym przez Was jako podkład pliku również pracował. Natomiast, z czego to wynika? No tego, to wynika, bo domyślnie też to mogło być niedostępne, gdyby ktoś wyłączył pewną opcję w opcjach. Zobaczcie, że w Open and Safe zakładce AutoCADa macie coś takiego jak zezwól innym użytkownikom na edycję plików referencyjnych. Gdyby to było wyłączone, AutoCAD nie pozwoliłby otworzyć i edytować pliku, który wy macie podczytany. W Revicie niestety jest to domyślne, czyli jeżeli i chciałbym otworzyć filtr 2, który w tej chwili mam podczytany. Program oczywiście pozwoli mi go na przykład podłączyć, bo tak jest w AutoCADzie. Więc jak próbowałem go otworzyć bezpośrednio, no to zaczął mi krzyczeć, że coś jest nie tak. Tutaj oczywiście da się zrobić to. To dzieje się tak dlatego, że trzeba wpierw AutoCADa uruchomić i dopiero potem ten plik odpalać. Ten plik to jest filtr 2 DWG. Proszę zobaczyć, że tutaj w w projekcie pierwszym, jak zaznaczam ten element, daj zarządzaj linkami, cut format, to jest ten sam plik z pulpitu, filtr 2 DWG, ścieżka retro. No i teraz tak, wracam do tej kwestii związanej z podłączeniem, związań z centrum do centrum lub punkt do punkt. Teraz to o tym powiem. Teraz tutaj mam w AutoCADzie plik, i mam go w tej chwili jako 2, zapiszę go jako na przykład filtr 2, kondygnacja druga, K2, też na pulpicie, pokażę gdzie jest 0, narysuję linię, która rozpoczyna się w 0, 0, 0. Ta linia jest tutaj, widzimy, czyli ten punkt jest, ten punkt mamy tutaj. Mógłbym oczywiście pokazać to poprzez układ. I no, akurat się włączyło prawdopodobnie, bo ja wyłączyłem. Dobrze. I teraz co robimy? Jest. Teraz co zrobię? Zapisałem to. Wchodzę do Revita. W czystym pliku biorę insert i proszę zobaczyć. W linkach powiem tym razem co innego. Wczytaj dokładnie do Revita tak, jak jest w AutoCADzie. Czyli w momencie, jak chcą Państwo pracować, na przykład mają nawet Państwo na płasko to zrobione, tak? I z jakiegoś powodu chcą Państwo wstępnie ocenić to w 3D, może nie jako bryłową, ale jako nakładanie się chociażby. Pozycjonowanie, czyli pozycjonowanie punkt bazowy 0, czyli punkt 0 do punktu 0. Nie ręcznie, tylko automatycznie. Oczywiście nie wspomniałem jeszcze o inwersji kolorów, ewentualnie o ładowaniu tylko warstw wyspecyfikowanych lub widocznych z AutoCADa, albo wszystkich i widocznych, i niewidocznych. Oraz autodetekcji jednostek, która w momencie, jak ktoś pracuje w AutoCADzie, ale nie patrzy na fizyczność, na to, że jednostki są fizyczne bądź nie, czyli albo bez jednostek, albo z jednostkami, na przykład milimetrami, a wykorzystuje jedynkę jako nie milimetr, jako centymetr, nie każdy na to patrzy, w związku z czym wtedy trzeba ręcznie definiować, ale jeżeli dobrze to było zrobione, to autodetekt wystarczy, daje open, origin to origin dałem filtr, kondygnację jeszcze raz, na przykład kopię sobie załaduję, na poziom pierwszy, czyli tutaj mamy poziom pierwszy, otwórz, widzimy coś takiego, pokazuje, gdzie widzicie, proszę zobaczyć, to jest ten symbol. On ma w tym momencie wpływ na lokalizację, gdzie się nam podłącza i lokalizuje ten plik. Teraz ten symbol można odpinać, przesuwać gdzieś indziej, ale to nie jest zalecane, jeżeli chcemy zaczytywać w pionie jakby szereg elementów. Teraz proszę zobaczyć, ja mogę w tym momencie dać link cut ponownie, powiedzieć, że chcę wczytać kondygnację drugą tego, też centrum do centrum, ale na poziom na przykład drugi, tylko tutaj muszę jeszcze, musiałbym na niego wejść. Jest, wchodzę, podłącz z punktu 0 do punktu 0 na poziomie drugim, K2, otwórz. I w tym momencie w trójwymiarze mam
albo tylko i wyłącznie rzuty, jeżeli były płaskie, albo jeżeli coś jeszcze trójwymiarowego było, też się pojawiło. Mogę ewentualnie zobaczyć to, już pokazuję, zobaczyć to z góry. Tak, i zobaczę, czy są pewne nałożenia, czy coś mi odbiega, czy ktoś robi, robicie wielokondygnacyjny budynek, pewne rzeczy na siebie nachodzić, coś wam wychodzi, że jednak chyba coś nie nachodzi, robicie ten sposób podłączenie i sprawdzacie, czy te elementy na siebie nachodzą. To oczywiście jest związane z poprawną współpracą z pracą w AutoCADzie, co też bardzo często się zdarza, że pracownie korzystają bardziej z metody pracy takie, że w jednym pliku są wszystkie kondygnacje, zamiast metody takie, żeby robić siatkę konstrukcyjną, zamieszczać ją w jednym pliku, tak jak AutoCAD Architecture robi, i dopiero na bazie tej siatki rozdysponowanej do poszczególnych zespołów, konkretnie pliku z tą siatką na zablokowanej warstwie, żeby te osoby, czy jedna osoba, czy jakiś zespół pracowały jak z podłączoną siatką. I wówczas, ponieważ układ odniesienia, czyli punkt 0,0 poszczególnych kondygnacji się zgadza, to mogę coś takiego zrobić, czy to w Revicie, czy właśnie AutoCAD Architecture na tej zasadzie działa, czy w innym programie. Bo jest zgodność pomiędzy lokalizacją punktu 0,0,0,0,0, a jedna różnica jest właśnie w zecie może być w tym momencie. Już przy dodawaniu. Czyli mamy w tym momencie podczytane, to możemy w trójwymiarze po prostu podglądać pewne rzeczy, ale w trójmiarze, w sensie patrzeć na to w trójmiarze, na płaskie dane, w jaki sposób mogą nam coś one w tym momencie powiedzieć. No i budując z tego poszczególne elementy, będziemy mogli z czasem jakby coraz więcej rzeczy zobaczyć. Nawet patrząc na widoczne podkłady, można poszczególne podkłady, czy jeden, czy więcej, po prostu ukrywać. Jeżeli jednego z nich nie potrzebuję, mogę go zaznaczyć, dać ukryć i tyle. Element chociażby. Czy do tego jeszcze jest jakieś pytanie? Bo tutaj pan Andrzej zadał właśnie punkt stawienia rysunku. Czy panie Andrzej, to jest w miarę jasne, czy jeszcze coś od tej strony potrzeba? Aha, pani Joanka, tak? Tak, punkt stawienia 00 to punkt stawienia to 00 z AutoCADa, a jak wszystkie kondygnacje w debugu mamy na jednym debugu, no to wtedy w jakiś sposób robi się problem. Dlatego powiedziałem, że to jest kwestia związana z współpracą, bo można oczywiście to jak najbardziej zrobić. Można chociażby pewne rzeczy poukrywać, czy, no bo w AutoCADzie mamy przecinanie, tak? Tutaj mamy opcję usuwania pewnych warstw, jeżeli będzie taka potrzeba. Ewentualnie w przypadku importu moglibyśmy zrobić, czyli zamiast robić link CAD, mógłbym zrobić import CAD. Wtedy mogę to rozbić, lub ewentualnie, jeżeli już coś podlinkowałem i chcę mimo wszystko coś z tym zrobić dalej, to tak jak w AutoCADzie, drodzy Państwo, macie znaną funkcję, jak rozumiem, to posługuję się analogiami, żeby było łatwiej pewne rzeczy zrozumieć, funkcję związaną z ustaleniem w polskiej wersji. Proszę mi wybaczyć, bo tak mam problem z myszką niestety. Okej. Aha, tutaj nie ma podłączenia, w tej chwili nie mogę tego zrobić. Musiałbym coś podłączyć tutaj, to nie będę teraz marnował to czasu, ale chociaż może z drugiej strony warto, żeby było ta analogia pokazana. Podłączę tutaj coś innego, chociażby jako kopię. Proszę zobaczyć, na razie ręcznie podłączyłem. Pojawi się element podczytany. I tak samo jak w AutoCADzie macie opcję bind. Tak samo bind lub insert tutaj jest. Tak samo ta opcja jest dostępna w Revicie. Jeżeli zaznaczę, tutaj musiałbym dać może jeszcze jedną rzecz. To są pewne rzeczy, tylko że oczywiście trzeba odpowiednio też to zaczytać, bo teraz mamy tutaj zmianę na import, tak? Czyli widzimy import. Przestałem mieć dostępny ten plik w tym wykazie, czyli przestałem móc go odświeżać. Natomiast popatrzmy. Import symbol. Tu jest, teraz mamy filtr 2 kopia DWG i filtr 2K2. Zobaczmy, że są te dwa elementy, ale w managing, w zarządzaniu, w CAD format mam tylko filtr 2 kopia 2. Czyli już w tym momencie, jeżeli zaznaczę filtr 2 K2, a nie kopia 2,
to mogę go eksplodować. Jeżeli teraz zrobię tu na przykład partial explode, czyli rozbicie, widzimy, że pewne rzeczy ocalały, natomiast inne nie. To zależy od szeregu czynników, od tego, co tam mieliśmy na tej warstwie. Gdybym dał nawet full explode, czyli w pełni wyeksplodował, że tak powiem, całą zawartość tego pliku, może ukryję ten dolny, który nie może być eksplodowany, bo ciągle jest jako podłączenie, a nie jako import. To taka uwaga. Mogę ukryć ten właśnie, który jest podłączony, a ten wyeksplodować. Może nie ten ukryłem, tak? Nie, za daleko to, tak? Za daleko poszedłem, już chwilka. Okej. Ręcznie ustalić punkt stawiania. Już pokazuję zaraz. Natomiast tutaj jeszcze pokażę tylko to, że jeżeli mam ten plik, to jest K2, stawienie, zarządzanie linkami, CAD format, są oba pliki, K2 zaznacza, mówi, że chce go importować, przestała być dostępna możliwość odświeżenia go, straciłem powiązanie z oryginalnym plikiem, teraz mam możliwość explode'u, czyli eksplodowania wszystkiego tutaj. Trzeba poczekać czasami pół godziny, no przesadzam. Proszę bardzo, wyeksplodowałem, tak? Oczywiście są pewne informacje o tym, że program nie może utrzymać pewnych powiązań. Mówi, że pewne rzeczy też będzie musiał skasować, czyli też nie jest tak, że jest to bezkrytyczne tylko i wyłącznie sortowanie. Teraz ta uwaga bardzo istotna. Line is too short, czyli linia za krótka. Proszę pamiętać, że w AutoCADzie można zrobić minimalne, namieszanie jest z tego co wiem 1/16 cala. Mniejszej linii się nie da, w związku z czym, jeżeli gdzieś w AutoCADzie była taka linia, to on jej po prostu nie zimportuje. Okej, chociaż pewnie z tego co jest nawet większe chyba troszeczkę niż 1/16 cala, 1/16 cala byłaby chyba jeszcze mniej. Okej, jest coś takiego, to co widziałem tylko na płasko zupełnie, tak? Po eksplodzie. Czyli mam w tym momencie i teraz w tym momencie mógłbym pewne rzeczy z tym robić, bo to są w tym momencie, proszę bardzo, linie po prostu, które mogę przesuwać, które mogę zmieniać tak jak pozostałe rzeczy w Revicie, czy przesuwając pojedynczą linię, skrajne linie, tak jakby w AutoCADzie robił rozciągnięcie, też się przesuwają. Jeżeli chodzi o ręczne ustawienie punktu, tutaj macie Państwo manual origin, czyli w tym momencie możecie po prostu kliknąć tam, gdzie chcecie, żeby, czyli jak dam to, dam na przykład filtr 2, manual origin open. Proszę bardzo, gdzie mi się zaczepił, przy kursorze mi się zaczepił punkt 00 z AutoCADa. Czyli w tym momencie mogę ręcznie tam, gdzie ma być 00, gdzie ten punkt ma się zlokalizować w Revicie, tam klikam, tam gdzie jest 000 AutoCADa. Czyli wystarczy tutaj w podłączeniu dać manual origin. To jest właśnie ręczne wstawianie, panie Joanno, jak rozumiem, ręczne wstawienie punktu 00, ustawienie punktu 00. Pozwolę sobie teraz otworzyć plik Revita, jakiś tam przykładowy, standardowy przykładowy plik Revita. Na przykład ten, najbardziej znany plik. Żeby pokazać, że na tym przykładzie już czysto rewitowym też te rzeczy działają. Oczywiście to nie jest zgodne, powiedzmy, z ideą pracy, te rzeczy, które tutaj są z ideą pracy u nas. Natomiast jeżeli teraz decyduje się wyeksportować jakieś rysunki stąd. Proszę zobaczyć, na przykład zaznaczam to okno, czyli element, to jest akurat system kurtynowy. Może zaznaczę jakieś okno, na przykład to. Mamy drzwi z rodziny fixed o jakimś tam rozmiarze 915 na 1219. Tutaj takie same, tutaj jest jakieś inne okno z tej samej rodziny. Tutaj są drzwi, znaczy tam było okno, przecież tutaj są drzwi, single glass. Teraz, jeżeli takie coś chcę wyeksportować, na przykład dlatego, że sam proces wdrożenia Revita w firmie, który nie można pozwolić sobie na
przerwanie w ogóle pracy i jakby, czy przerwanie, czy zakończenie pracy, i wstrzymanie pracy nad projektem, czy też spowolnienie pracy nad tym, tylko po to, żeby wejść jakby bardzo mocno w Revita, czyli od razu zabrać się za całość, czyli za wszystkie jakby etapy pracy, to z reguły wygląda tak, że zaczyna się od koncepcji. I dopiero stopniowo poznając narzędzie koncepcyjne, przechodząc do projektu budowlanego i potem projektu wykonawczego, ten cały proces w firmie, która nie decyduje się na tak zwany projekt pilotażowy, czyli na to, żeby zrobić, odtworzyć jakiś już istniejący projekt, zrobiony projekt w formie na przykład wykonawczej, odtworzyć go w całości w Revicie, żeby przeanalizować wszystkie punkty problematyczne w Revicie i nauczyć się, czy z pomocą firmy takiej jak Procad, czy z niezależnych specjalistów, nauczyć się po prostu wykonywać poszczególne elementy, dopasować tego Revita do siebie, do swojego stylu pracy, do standardów w Polsce obowiązujących i standardów zwyczajowych, no to z reguły to trwa około roku. Około roku od momentu wejścia Revita do firmy i robienie jakby przy okazji innych prac, wykorzystywanie w coraz większym stopniu Revita. Czyli od począwszy koncepcji poprzez projekt budowlany aż do projektu wykonawczego. U mnie pierwszy projekt budowlany w Revicie był wykonany po 3 miesiącach. Koncepcyjny był natychmiastowo po zakupie. Wykonawczy gdzieś po około roku pierwszy, aczkolwiek też część rysunków była wykonana jeszcze poprzez eksport, tak jak teraz to zrobimy, do AutoCAD-a i w AutoCAD-zie wykorzystanie już wcześniej stworzonej biblioteki elementów detali, rysunków warsztatowych, tym podobnych. Bo drodzy Państwo, nie ukrywajmy, jest to narzędzie, się wykorzystuje to, które jest najszybsze do danego zadania. W związku z czym, jeżeli Revit jest najszybszy do koncepcji, na przykład do projektu budowlanego, to wykorzystuję go. Jeżeli na jakimś etapie mam za ludzi, którzy, jakieś tam rotacja w firmie jest, jeżeli u mnie, jeżeli zdarzy się, że przychodzi człowiek, który zna AutoCAD, a nie zna Revita, no ja nie powiem, żeby teraz się uczyć Revita, żeby dokończyć ten projekt wykonawczy, tylko po prostu eksportuję i rób, dokończ projekt wykonawczy w AutoCADzie, tak? Także to są też te uwarunkowania. I teraz daję eksport. Proszę zobaczyć, że mogę eksportować. Teraz stałe pytanie, czy mogę eksportować naraz wszystkie rysunki? Jak najbardziej. A czy mogę eksportować wszystkie rysunki do jednego AutoCAD-a, pliku AutoCAD-a? Czyli to ta filozofia pracy, która jest znana większości. Też można, aczkolwiek jest to pewien sposób. Trzeba te rysunki załadować w jednolitej skali na jakiś arkusz olbrzymi i ten arkusz wyeksportować. Wtedy to się pojawi w AutoCAD-zie. Czasami to trzeba, powiedzmy sobie, czy przeskalać, czy coś zrobić w tym stylu, ale też można. No, trochę chwilkę to zajmie, ale da radę. Czyli nie jest tak, że nie można. No, domyślnie natomiast biorę sobie eksport, CAD format i do pliku DWG. Proszę zwrócić, że jest też plik DXF, starszy format i uproszczony DGN, czyli tutaj kłania się MicroStation. Mamy również ASIS SAT, czyli mamy format uproszczenie, który większość aplikacji używa, aplikacji 3D czy modelowych aplikacji. Daję DWG. I teraz w najnowszej wersji 2012, tutaj powiedziałbym, że jest dosyć mocna zmiana, dlatego że wygląda to okno dosyć ascetycznie. Natomiast jeżeli zdecydujemy się wejść tutaj, to nagle uzyskujemy bardzo dużo opcji, możliwości zdefiniowania po prostu zasad eksportu modelu 3D z AutoCAD-a, z Revita do AutoCAD-a. Czyli dysponujemy zarówno możliwością tego, co było wcześniej, tak? Możliwością powiedzenia, że wszystkie na przykład okna, tak? Czy Windows, na przykład tutaj, tak? Weźmy sobie może, tutaj jest szereg rzeczy, trzeba by to wszystko pozwijać, żeby zobaczyć grupy. Zaraz to będzie już widoczne, mam nadzieję. Jeszcze jedno muszę się zwinąć. Może zrobię to w ten sposób. Jest. To te grupy, które tutaj widzimy, odpowiadają tym grupom, które mamy normalnie tutaj, w zakładce. Model Categories, Annotation Categories, Analytical, Imported i tak dalej. Teraz, jeżeli eksportuję jakikolwiek rysunek do CAD-a z Revita, na przykład ten, który tutaj mam, mogę zdefiniować, to się z reguły robi, siada w pracowni, robi z kooperantem,
czy też ustala wspólną, na początku ustala wspólną filozofię pracy, czy już może jest ta filozofia ustalana pracy, że w autokadzie nazwy zawierające okna nazywamy tak, a jakieś inne rzeczy to tak. I teraz patrząc na Revita, mając te wszystkie kategorie tutaj, oddzielnie dla modeli, czyli dla wszystkich obiektów 3D w Revicie, oddzielnie dla wszystkich etykiet w Revicie, oddzielnie dla elementów analitycznych, konstrukcyjnych, oddzielnie dla importowanych, dla modifiers, czyli tych rzeczy, które są związane z jakimiś parametrami dotyczącymi na przykład faz tworzenia, czy konstrukcji, czy innych elementów, czy zadań z pracy grupowej. Tutaj mamy jeszcze kilka innych. To te wszystkie rzeczy możemy ustalić teraz samodzielnie, że chcemy, żeby na przykład z modelu, czyli z modelu okien, w kategoria, która w Revicie nazywa się okna, ma się zamienić przy eksporcie na kategorię w AutoCADzie po otwarciu już o nazwie na przykład okna. Przy czym proszę pamiętać, że Revit oddziela i może oddzielić, może nie tyle oddziela, ale może oddzielić i rozdzielić sytuację eksportu linii widokowych od eksportu linii przekrojowych. Rzut jakby nie był, jest przekrojem. Okna P na przykład przekrój. Podobnie zresztą tak jak robi to polecenie profil w AutoCADzie, tak? W odniesieniu do plików, do elementów 3D. Teraz proszę zauważyć, że Revit może oddzielnie eksportować na oddzielne warstwy, wyeksportować również rzeczy takie jak na przykład parapety, tak? Proszę zobaczyć, tutaj miejscami pojawia się taki nawias charakterystyczny. On domyślnie oznacza, że program w tym miejscu zapisze identyczna warstwa, jak jest nadrzędna, czyli Windows. Gdybym nie chciał, to mógłbym po prostu kliknąć tutaj, wymazać to i powiedzieć jakąś inną warstwę. Dopóki tego nie zrobię, cokolwiek pisze tutaj, pojawi się w tych elementach. Pozostałe natomiast będą samodzielnie już definiowane. Tutaj widzimy oddzielnie. Teraz, jeżeli, czyli mam okna, mam, pozwolę sobie na razie wszędzie dać po prostu uproszczenie, tak, czyli okna, mogę dać prosy na przykład. Ok, pokażę to na tym jednym przykładzie. Nie muszę cały czas pisać okna, po prostu z przyzwyczajenia akurat u mnie. Mógłbym przekrojowy bądź nieprzekrojowy, otwarcie, jakieś rozwinięcie na planie. Na razie tego typu rzeczy są. Pozwolę sobie na razie powiedzieć, że reszta, pozostała część ma być na tej samej warstwie co okno. To na przykład nie. Tutaj okna P. Tutaj tylko muszę dać to. I teraz jeżeli zdefiniuję taki szablon, ten szablon oczywiście, jeżeli chodzi o warstwy, tutaj jeszcze może tak, może zwrócę na to uwagę. Opcje związane z eksportem warstw, tak? Tutaj są rzeczy związane zarówno z eksportem, który może jest znany tym osobom, które eksportują czasami treści na przykład z Archicada, bo tutaj też takie pytania były, tak? Też w Archicadzie zdarza się eksport albo obiekt jako obiekt, albo zależnie od właściwości warstw, tak? Czy kategorii, innymi słowy. Czyli eksportuj kategorie i właściwości kategorii jako warstw, tak? Lub z nadpisaniami bądź bez. Bo to jest jeszcze kwestia, że Państwo dają, definiują nadpisania pewne dla konkretnych widoków. I pytanie, czy program ma te nadpisania uwzględnić, czy nie. Tutaj podobne rzeczy związane są ze standardami, tak? No, czy nazewniczymi, czy jakimiś innymi. Tutaj mamy do myślenia na przykład American Institute of Architects Standard, tak? Czy jakieś standardy są. Można ISO tam wybrać standard, jakiś tam. Można załadować jakiś inny, jeżeli mamy do niego dostęp. Czy brytyjski na przykład. Na razie mam to wszystko. Mogę, proszę zobaczyć, dodać również pewne modyfikatory. Tutaj mam tak zwane moje własne jakby custom, czyli właśnie skustomizowane pewne elementy, które można dodać, dotyczące wielu kategorii. Na razie tutaj chodzi o elementy, które sami stworzycie potem. Też się mogą tu pojawić. Dalej, poza samymi warstwami, możemy też powiedzieć, że linie, te, które są w Revicie, mają się zamienić na linie zgodne albo na identycznie wyglądające linie
w AutoCADzie albo na linie zgodne z jakimś konkretnym stylem AutoCADa. I proszę zobaczyć, że mamy standardowe linie z AutoCADa, te, które są w literce AutoCADa, czyli w pliku acad.iso.pat. Tak, czyli tutaj też jest batting, zygzak, jakieś inne. To jest to, co wszystko dobrze znamy z AutoCADa. Czyli każdy typ linii obecny w Revicie możemy albo zostawić nieruszone przy eksporcie, albo powiedzieć, żeby dane typ linii zamieniły się na konkretne inne typ linii w AutoCADzie, żebyśmy w AutoCADzie dostali lub ktoś dostał od nas w AutoCADzie dokładnie tak zapisany rysunek, jakby go zrobił w AutoCADzie. To samo tutaj jest jeszcze oczywiście parametr związany z plot scale, czyli z czymś, co wpływa na gęstość linii zależnie od skali. Można ewentualnie pewne rzeczy wpisywać, wczytywać linię typów z plików lin, czyli ktoś zrobi własną linię, również mógł tu wczytać ten plik z liniami. Podobnie dotyczy wzorów, tak samo, że albo zostawiamy kreskowanie z Revita, albo zdecydujemy się, że na przykład żelbet ma być jak żelbet, czyli tutaj mamy też hacze, proszę zobaczyć, jak najbardziej mamy, czy ANSI 33, czy no jeszcze chwilę jest, ANSI, tak? Wszystkie ANSI 31, 32, 33, 31, tak? Na przykład by nam było potrzebne, no tutaj czy 36 tam jest, no to cokolwiek, co byśmy potrzebowali. Proszę jednak pamiętać też o tym, że w Revicie, że nie trzeba tego robić przy eksporcie, żeby mieć identyczny hacz. Hacze AutoCADowe można mieć w Revicie poprzez po prostu zdefiniowanie hacza opartego o plik PAD AutoCADa i to jest dosłownie kwestia minuty. Podobnie mamy rzeczy związane, tutaj jest przełącznik jeszcze, oddzielnie eksport rzeczy związanych z rysunkami płaskimi, oddzielnie z szrafów na modelach 3D eksportowanych do AutoCADa z Revita. Dalej mamy rzeczy związane z podmianą czcionek, czyli albo zostaje ta sama, albo się na przykład na simplex ma zamienić, albo jakiś inny. Proszę bardzo. Simplex SHX na przykład, tak, czyli mamy tego typu rzeczy. Tu jest albo dokładne dopasowanie, albo jakieś inne, tak. Także to jest tylko i wyłącznie Państwa wybór, czy będzie to w tą stronę szło, czy w tą. Mapowanie fontów jest automatyczne na bazie dokładnej odpowiednika nazw lub zbliżone. Tak, żeby, tu jest niby inteligencja wykorzystana, żeby podobnie to wyglądało. Kolory podobnie jest dopasowanie do palety kolorów AutoCADa, co pozwoli nam wykorzystać style CTB, STB, co też jest istotne, także te dopasowanie lepiej zostawić tak, jak jest, a nie odwzorowywać to, co mamy ręcznie zrobione w Revicie, jakieś kolory wybrane z ręcznego wybrania z paletki. Dalej jest solidy, czyli możliwość również eksportu zarówno brył, które mamy 3D jako polimerz, czyli lub jako AC Solids, tak? Czy AC Solids pozwala, czy polimerz, pewne rzeczy z tych rzeczy pozwalają nam na przykład na, jak ktoś pracuje z Reviciem Structure i z plikami i z programem ASD, czyli AutoCAD Structure Detailing, pozwala jakby potraktować, tak może brzydko mówiąc, element w ten sposób wyeksportowany z Revita, również structure do ASD, pozwala potraktować narzędziami do na przykład zbrojenia, czy jakimiś innymi elementami, które normalnie nie przyjmowały tego typu obiektów. Czyli trzeba by odpowiednio wybrać opcje. Dalej mamy rzeczy różnie związane z jednostkami, z systemem właśnie współrzędnych, czyli gdzie ma być te 0,0,0 w AutoCADzie wyeksportowanym i również element związany z poprawieniem wydajności, na przykład potem w AutoCADzie już poprzez eksport pomieszczeń i powierzchni zdefiniowanych w Revicie jako polilinii zamkniętych i wówczas pewne rzeczy można szybciej poprzez funkcję AutoCADa obmierzyć, a także mamy informacje o tym, że niedrukowane warstwy na przykład z jakiegoś powodu że przy eksporcie warstwy zawierające taką nazwę, mówię o warstwach tych tutaj, będą od razu definiowane jako niedrukowane. No i oczywiście format, drodzy Państwo, tak? Czyli 2000, czy 2004, czy 7, czy 10, to jest jak najbardziej możliwe do wykonania. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że pamiętajcie, drodzy Państwo, że nawet jak macie AutoCADa 2000 albo 2004, czy cokolwiek pomiędzy i dostaniecie na przykład 5 plików z AutoCADa 2012, to nie trzeba prosić kogoś o to, żeby Wam ponownie wysłał w formacie
jednak tym, który jest dostępny u Was, tylko wystarczy skorzystać z darmowej aplikacji, która jest na stronie Autodesku i to zawsze powtarzam, dlatego że bardzo osób o tym zapomina dużo. Proszę zobaczyć, jest DWG od firmy Autodesk. Ten program po pobraniu ma w sobie batch converter, czyli ma po prostu możliwość automatycznej konwersji na wybrany format i robi to za nas. To jest darmowy program od Autodesku. Gdzieś go tutaj mam, nie będę się w tej chwili tego wyszukiwał. Gdzieś tu powinno być TrueView, jest DWG TrueView, proszę bardzo. Ten program, jak pobierzecie, możecie mieć. Czyli nawet jak ktoś wam da w dziesiątce w formacie, czy wy wyeksportujecie komuś dziesiątce, wyślecie komuś, nie wiem, z Revita pliki w formacie 2010, to ta osoba powie, że nie ma tego formatu, to wystarczy podesłać linka do tego programu, w którym jest opcja. Jest opcja, już pokazuję, bo niestety na szybko go zamknąłem. OK, jest. DWG Convert. Chwilę czekam. I proszę bardzo, to jest program do podglądu, do obniżania sobie do jakichś plików DWG, nie DWF. I proszę zobaczyć, skonwertuj 2000, do 2004, do 2000, do 2007, czy utrzymać w standardzie. I mamy tutaj wszystkie pliki, które można dodać po katalogach, czy naraz 100 plików, czy 1000. Można ustawiać standard, powiedzieć, że mają być pewne rzeczy sprawdzone, błędy od razu, ustawione plotery na brak. To wszystko jest, może być zipowane. Cała masa tutaj jest funkcji purge drawings, czyli żeby od razu oczyścić, na przykład jeżeli wysyłacie do archiwum, ja na przykład jak sprawdzam w archiwum pliki, jeżeli są za duże, na przykład może mogę powiedzieć, żeby 1000 plików od razu by miało usunięte domyślnie wszystko, co w rysunkach nie zostało wykorzystane. I tak mógłbym się zmniejszyć na przykład do połowy. Także tutaj jest bardzo dużo różnych możliwości. Tak, to jest tylko viewer, konwertuje debugi, jak najbardziej. To jest i viewer, i konwersja. W nim można zobaczyć, ale ma opcję konwersji bardzo dużej liczby plików. Czyli nie na zasadzie otwórz, zapisz, tylko na zasadzie batcha, takiego jakby od razu zautomatyzowanego procesu, w którym po prostu klikacie i dodajecie albo jeden, albo więcej plików. Na przykład mogę dodać od razu tutaj więcej plików lub cały folder plików. Te pliki się dodały i mówię, że te pliki chcę na format 2004. Mogę zdefiniować setup na bazie jakiegoś wzorca, w którym to wzorcu powie, że ma być wyperdżowane rysunki, czyli usunięte elementy nieużywane z nich i tak dalej, i tak dalej. Czyli te elementy mogę tutaj jak najbardziej wykorzystać. No i powiedzieć jeszcze mało tego, że wszystkie podłączone elementy mają być od razu podłączone jako bloki, a nie jako zewnętrzne pliki. I uzyskuję spójne dokumenty, mogę to sobie jakoś tam nazwać, jak chcę, pod jakąś inną nazwą, ustawić format, do którego to zgrywam, włącznie z AutoCADem R14 LT9897 i dysponuję w tym momencie narzędziem, które mi zrobi od razu to z bardzo dużą liczbą plików, zarówno w sytuacji, kiedy ja otrzymam jakieś tego typu pliki, jak i my wyślemy komuś bardzo dużo plików, które długo szły, nie wiem, 100 mega na przykład, ktoś to pobrał, długo, długo pobierał i na przykład, że jeszcze raz musimy wysłać. No nie musicie. Wystarczy ten program, wysłać mu link, ten program ma paręnaście, nie pamiętam dokładnie, on ma megabajtów, ale naprawdę nie jest duży w porównaniu do jakichś dużych projektów, które czasem się robi i jest dostępny za darmo dla wszystkich. Także wracając do tematu. Mając tutaj wszystkie debacy zdefiniowane, wszystkie elementy zdefiniowane, daję OK. Mówię, że albo chcę wyeksportować tylko aktualny rysunek, albo tutaj mogę powiedzieć, że chcę brać pod uwagę przy eksporcie wszystkie pliki, które już zostały wygenerowane, raczej pliki widoki. Tutaj mam albo widoki, albo arkusze, albo na przykład widoki modelowe, czyli te, które są dostępne po lewej stronie. Czyli od razu elewacje, od razu elementy związane z rzutem jednym czy drugim, sufitami, widok 3D, konkretne widoki. Może akurat tylko jeden z tych 3D zrobię, bo by dłużej trwało. Mógłbym dać check all. Daję next albo save and set, żeby zachował to i zamknął, albo po prostu
Teraz daję podstawową nazwę, czy na przykład po prostu budynek Kowalskiego, i program sam użyje tej nazwy i tego formatu jako prefiksu. Pulpit. Na pulpicie utworzy sobie katalog, na przykład eksport, tutaj mi się utworzy, tak? Utworzy, zmień nazwę. Eksport. Daję OK. Tutaj jest informacja: eksportuj widoki na arkuszach jako podłączenia. I podłączenia, jako podłączenia, tak, w AutoCADzie. To jest też istotne, żeby, jeżeli wyeksportuje jakiś na przykład poziom parteru, na przykład, a na arkuszu będę miał poziom parteru i całą masę innych rzeczy, to żebym nie musiał dokonywać zmian w dwóch plikach DWG, tylko wykonał zmianę w pliku DWG w parteru na przykład, a zmiana w tym samym pliku się wykona również na arkuszu, który zawiera arkusz zapisany w formie DWG będzie zawierał podłączenie do parteru, do innych elementów na przykład. I teraz wykonałem ten eksport. Nadal jestem tutaj w Revita, zminimalizuję. Otworzę teraz to, proszę zobaczyć, jest plik katalog eksport i tutaj są wszystkie PCP, to są rzeczy związane z wydrukiem. Również i teraz mam open. Otwórz katalog eksport. Budynek, tu jest na przykład to, elevation, ale wezmę na razie floor plan. Otwórz. Po wyeksportowaniu. Tutaj mam informację, jakie zmiany zostały zmienione, co tam się jeszcze zadziało ewentualnie w AutoCADzie. Teraz tutaj może jeszcze otworzę level 2, gdzie były okna. I proszę teraz zobaczyć. Nie dość, że po pierwsze tutaj są, zaznaczam, i co mam zaznaczone we właściwościach. Tutaj muszę zobaczyć to z tej strony. Dwa obiekty. Jeden hash, jedna linia. W bardzo dużej liczbie programów jest problem taki, że przy eksporcie do DWG-a ściana eksportuje się jako szereg linii. My tu mamy hash dodany, mamy dodane linię zewnętrzną. Mógłby być zamiast hasha, mogłaby być oczywiście tutaj konkretna jakieś warstwy konkretne, zależnie od tego, co eksportowałem. Więc zobaczmy na przykład na okno, które było tutaj. Zaznaczam. I to, proszę Państwa, nie jest zwyczajna linia. To jest referencja do bloku o nazwie zgodnej z czym? Z nazwą bloku, jest nazwa bloku, jest tutaj również ID elementu w AutoCADzie, czy w Revicie i kondygnacja, na której ten element w Revicie był. Jeżeli teraz tutaj popatrzmy, tu jest 103, to zaznaczę, tu też jest widać 103. Czyli to ID dotyczyło jednego z tych okien, a nie obu. Zostało uwspólnione po prostu na tej kondygnacji, dzięki czemu zmieniając teraz ten blok poprzez albo edycję bloku lokalnie, bo to nie jest blok dynamiczny. Czyli na przykład lokalnie zmieniam, dodaję sobie na przykład dodatkową linię tutaj, L-Enter. Zapisuję. Zmianę tutaj. Teraz pamiętają Państwo, jak sobie wybierałem, jaką warstwę chcę mieć. Proszę bardzo, warstwa okna. Tak? Ponieważ zażyczyłem sobie, żeby. Jeżeli chodzi o, mamy, jakie się dodały, jest oknaż prost, okna szyby, bo to też miałem. Sprostów brak, ale ten, tak, szyb. Tutaj akurat mi przejechało. Okna, jest tutaj. Szyba też zniknęła, zostały te dwie linie, które dodałem na innej warstwie. Okna w ogóle też mogę wyłączyć, zniknęły oba. To samo jest z drzwiami, to samo jest z wszystkimi elementami, które, czyli blokami jest każdy element, który był jakimś elementem widocznym w Revicie, a nie linią. I z tego mogę korzystać jakby w ten sposób właśnie, jak pokazałem, czyli eksportując do konkretnych warstw mam zgodność z dotychczasową pracą, dotychczasowym stylem pracy, czyli nie, jeżeli ktoś to dobrze jakby wyprowadzi,
W firmach, które mają więcej niż pięciu projektantów, z reguły zaleca się, żeby był tak zwany CAD manager, czyli osoba, która albo przy okazji, albo jest pełnoetatowym menadżerem CAD, czyli takim, który odpowiada za standaryzację pracy w AutoCADzie, za porządki odnośnie warstw, odnośnie bloków, biblioteki, tym podobne elementy, znaczy nie tylko AutoCADzie, ale i Revicie. Jeżeli mamy mniej projektantów, jeżeli nie możemy sobie na to pozwolić, to po prostu którejś z osób, która jest najbardziej łebska, po prostu może mieć to dane do swoich obowiązków i też za to odpowiadać. Tak, żeby no jednak jakiś standard był z pracy, bo to skraca czas i zmniejsza koszty związane z utrzymaniem czytelności, jakości rysunków, a także z uniknięciem problemów potem na budowach i realizacji. Teraz, czy to jest jakby praca, oczywiście to samo mógłbym poczytać do AutoCAD'a. Widzimy każdy plik, każdy rysunek jest oddzielny plik. Tak jak powiedziałem, gdybym zdecydował się, żeby w Revicie utworzyć jakiś arkusz i ten arkusz wyeksportował, może tutaj tylko przejdę sobie tak, dałbym arkusz jakiś na przykład A0. Na razie na szybko. I tutaj powkładał w jakiejś skali sensownej, powiedzmy sobie, szereg rysunków, to ten arkusz mogę wyeksportować również. On może być zgodnie z tym, co było we właściwościach eksportu, eksportowany jako ten rysunek, jako odniesienie do pliku tego, który też wyeksportowałem level 1 i wówczas zmiany powinny być przenoszone, lub może być po prostu osadzone i w tym momencie otrzymacie jakby plik AutoCAD'a z widocznym wszystkim to, co tu widzimy, czyli na przykład to będzie dodatkowo też, może tylko zmienię tak. Jest. I będę miał po prostu te elementy tutaj widoczne w skalach. Oczywiście powinno być tak naprawdę najlepiej, jakby to było w jednej skali eksportowane, czyli jakąś tam skalę, nawet małą, potem, żeby ewentualnie pewne rzeczy można było przeskalować a poprzez sam program przy imporcie czy eksporcie i wówczas w tym momencie będziemy mieli jeden plik ze wszystkim. Te właściwości skali się ustawia oczywiście tutaj, czyli jeżeli byłaby taka potrzeba, to mogę dać nie wszystko 1 do 500. Oczywiście nie wszystko jest takie dobre, bo jak daję 1 do 500, to widzimy, co się dzieje z opisami, z nazwami, tego typu rzeczy. Też nie zawsze jest to istotne. Nie jest to zawsze dobre. Z reguły na przykład ja daję setkę i po prostu robię olbrzymi ten arkusz i eksportuję. Czy mam w tej chwili na przykład arkusz wydruku, który możecie sami sobie przygotować poprzez nowy title block, new size metric i możecie sobie zrobić formatu dowolnego. Zamiast 297 można zapisać tutaj ten element jako poziom, wymiar pion i możecie zrobić wielkości 10 na 10 kilometrów i umieścić tam wszystko, co potrzebujecie, tak? I będziecie mieli coś takiego w AutoCADzie, bo drukujecie to wtedy, czy zapisujecie jako 1 do 1. I dodajecie tutaj element jako 1 do 1 na przykład, lub 1 do 100. No z reguły 1 do 100 się dodaje, tylko przeskalowuje potem. Także to wszystko jest jak najbardziej możliwe do zrobienia w ten sposób. Tego typu rzeczy pokazywałem, jak własne tabelki. Zresztą też podam na końcu Państwu, zaraz w zasadzie już, podam na końcu Państwu mój adres. Jeszcze zaraz powiem jeszcze o dwóch formatach na szybko, ale podaję teraz mój adres e-mail. Ale to jest adres e-mail do mnie, natomiast jeżeli Państwo wyślą pustego maila na adres nie prokadowy, tylko na adres jednego z moich serwerów, tam napiszę z dużych liter domenę, żeby nie było wątpliwości, że to nie jest i, tylko L. I wysłać pustego maila na ten adres, który tam jest, i dostaną Państwo coś, co już dostały osoby, które poprzednio uczestniczyły w moich pokazach. Ci, którzy uczestniczyli, nie muszą wysyłać, bo tam się należy nic nie zmieniło. Tam jest drzewko parametryczne, koncepcyjne, jest tam instruktaż, jak pracować z pomieszczeniami wykonane przeze mnie, jak pracować z pomieszczeniami i przygotować kartę mieszkania oraz właśnie parametry spółdzielone, ale na przykładzie też pracy z własną tabelką rysunkową. Czyli to jest to. To mamy to. No i oczywiście kolejne rzeczy związane z pracą
w Rewicie z importem, eksportem. Mamy tutaj możliwości, mianowicie takie, drodzy Państwo, że możecie również jakby zaczytywać tutaj pliki chmur punktów. Tam jedna uwaga, w Rewicie 2012 trzeba załadować najnowszą poprawkę, też w 11 zresztą też trzeba było poprawki ładować, żeby pewne rzeczy działały, bo były problemy. Natomiast w tej chwili ta poprawka najnowsza do 2012 też usprawnia znacznie proces korzystania z tego point cloud, tak zwanego, czyli chmury punktów, czyli wczytywanie po prostu plików, które przechowują dane. Widzimy tutaj point cloud albo liderowe, albo tym podobne formaty, które są zapisane odnośnie terenu. To działa na podobnej zasadzie jak przy okazji terenu, tylko że powiedzmy to sobie, rozpoznają wnęki, rozpoznają model w całości, tak? Czyli mamy plik point cloud lub RAW formats, tak? Czyli z urządzeń, które pomiarowe, które wykonują w różnych formatach to. I wówczas jesteście w stanie zaczytać tą chmurę punktów. W AutoCADzie to również działa, przypominam, 2012 i jest w stanie AutoCAD zaczytać kolosalną liczbę punktów. Z tego co pamiętam, są 2 miliardy punktów nawet jest w stanie zaczytać. Revit tutaj nie jest dokładnie powiedziane, z jaką liczbą punktów sobie poradzi program. Natomiast tych punktów też z tego co wiem jest całkiem sporo. I te wczytując, pamiętacie, drodzy Państwo, też to powiem może, bo mało osób pamięta, że są darmowe inicjatywy Autodesku dostępne z reguły w formie testowej dla wszystkich użytkowników produktów Autodesku, związane z tak zwanymi projektami Autodesk Labs. Autodesk Labs. I bardzo wiele osób o tym po prostu, tak, Oszą, dziękuję bardzo, to reklama Autodesk Labs. I na tej stronie macie coś takiego jak Project Photofly. Z tego skorzystałem kilkakrotnie. Tutaj jest szereg rzeczy, które częściowo są dostępne tylko dla subskrybentów, ale a niektóre wymagają tylko rejestracji, nawet jak nie jest się subskrybentem. I tutaj jeszcze się mi ładuje. Jest projekt, który poprzez wykonanie szeregu zdjęć jest w stanie otworzyć model, na przykład elewacji budynku jakiegoś, tak jak kiedyś był image, jest nadal zresztą, ale już nie rozwijany na razie image model, z kolei dla subskrybentów dostępny. A PhotoScene Editor, czyli Project Photofly, pozwala ze zdjęć, szeregu zdjęć, im więcej tym lepiej, wygenerować trójwymiarowy model, między innymi w formatach, które też potrafią być zapisane jako point cloud, czyli jako chmura punktów i zaczytane tutaj. No to nie będę teraz czytywał, bo trochę to trwa, szczególnie zmniejsza nam tam są filmiki, czyli polecam po prostu zapamiętać Project Photofly. Sam projekt się nazywa PhotoScene Editor, natomiast od razu mówię, że wszelkie operacje, które są wykonywane w tym programie, są wykonywane tak naprawdę po stronie serwera Autodesku i jego klastrów. Dlatego są to z reguły elementy wykorzystywane jakby przez subskrybentów, bo jest to za darmo, tak jak od 28 sierpnia, września tego roku jest dla użytkowników Revita dostępny eksport, to też jest eksport, jakby pliku na serwer Autodesku, gdzie możecie od razu powiedzieć, żeby program zrobił wam, czyli serwer zrobił wam 5 renderingów z 5 kamer, które są, od razu zaczął to robić. I robi to klaster cały Autodesku 10 razy szybciej, nawet 12 razy szybciej jest niż w Revicie, a wiemy, że wnętrza się długo robią w Revicie i jest ta opcja po prostu dostępna po zainstalowaniu dodatku, gdzieś go tutaj mam, Web Services, Render Online i My Render Gallery, tak, czyli mogę powiedzieć, że chcę ten obiekt zrenderować online. Program, jeżeli jestem zalogowany, co widać tutaj, że jestem zalogowany, mówi, że używam, aha, tutaj muszę wziąć się, zalogować ponownie, bo tą usługę mam aktywną. Musimy się ponownie zalogować, nowy dodatek zainstalować, bo zapomniałem akurat. I wówczas macie opcję pracy, może pokażę to tak, pracy szybszej, dlatego że wy pracujecie, a rendering się robi po stronie serwerów Autodesku. Nie zajmujecie swojego programu, tylko na potrzeby właśnie renderingu, który jak wiemy w Revicie, jeżeli chodzi o wnętrza, wykonuje się dosyć długo. Trzeba chwilkę poczekać. Podobnie teraz zwracam uwagę wszystkim SketchUpowcom, uwagę.
jeżeli chcą Państwo, bo mają Państwo, tak jak ja na przykład w firmie mam bardzo silną osobę z SketchUpa i na przykład urbanistyka jest błyskawicznie do konkursów lub do projektów robiona na etapie koncepcyjnym w SketchUpie przez tą osobę, to pamiętacie, że Revit obsługuje import plików bezpośrednio z formatu import CAD daje i tu jest bezpośrednio DWG, DXF, DGN, SAT oraz SKP, czyli SketchUp. Czyli można zaimportować plik SketchUpa, przy czym jest jedna uwaga. Jeżeli importujecie plik SketchUpa bezpośrednio do projektu, to nie będziecie mieli możliwości zmiany na przykład szyb SketchUpowych na rzeczywiście, żeby nadać im materiał Revitowy, czyli szyby, to trzeba zaimportować w trybie rodziny, czyli import nie powinien być, chyba że zależy wam tylko na bryłce. Może pokażę tylko przykład. Przepraszam, że ci przerwę. Tak, już kończyć muszę, bo za drugi. Dobrze, to już kończę. Ostatnia chwila w takim razie. Ja jestem takim nerwańcem, więc... Jeszcze napiszę adres strony, na której będzie dostępny filmik za około 2 tygodnie z tego pokazu. Jeszcze Państwu mailem też wyślę. O, mam nadzieję, to jest... technicznych udało nam się. To jest przykład akurat do parkingu wielopoziomowego, który był w strefie ochrony i robiliśmy szybką analizę, były w SketchUpie zrobione szybko te kamieniczki po bokach, które Państwo widzą i ponieważ zaimportowałem je bezpośrednio do projektu, to nie miałem możliwości zamiany tych materiału okien na szyby, na szkło, ponieważ zaimportowałem to bezpośrednio do projektu. Jeżeli natomiast w Revicie zaimportuję ten cały model nie do Revita bezpośrednio, nie do pliku projektu, przepraszam, tylko do rodziny koncepcyjnej, to wówczas tam uzyskacie to możliwość, czyli wejść do rodziny koncepcyjnej, tam zaimportować plik SketchUpa i obrobić w sensie nadanie materiałów i wtedy macie to w formie lepszej, albo wykorzystując do edycji koncepcyjnej, obkładając model ze SketchUpa ścianami, oknami, dzieląc na kondygnację i tak dalej. Także no na razie tyle, jak zwykle przedłużyłem, niestety już przepraszam bardzo Panie Radku, że znowu by się to zdarzyło, bo chyba Pan prosił, żeby wyrobić się i nie przedłużać. Zdarza mi się to, staram się jak najwięcej wiedzy przekazać, czasami może rozwlekle, czasami może za szybko, ale jakby mam nadzieję, a tak, nie Pan Radek, ktoś inny prosił mnie, nie pamiętam kto, ale ktoś mnie prosił, żeby nie było przedłużenia. No niestety to nie udało się, bo i 20 minut nam zeszło na początku na oczekiwanie związane z naszym błędem, ale no staram się tutaj jak najbardziej urozmaicić i pokazać szereg różnych możliwości. Mam nadzieję, że na wszystkie pytania odpowiedziałem, jakby jakiekolwiek pytania nowe się pojawiły, proszę pisać na adres, który podałem wyżej. Przypominam, że puste maile należy wysłać na expo2011@labus.pl i tam stamtąd przyjdą instruktorzy dla tych osób, które sobie jeszcze nie pobrały. To jest ode mnie jakby dla Państwa dodatek, taki, który normalnie dostają tylko klienci kupujący produkty i Revita konkretnie i z Reviteką na przykład. Natomiast będę dorabiał i na kolejnych pokazach będą kolejne instruktaże przygotowane, to znaczy może jeszcze w tym roku, może w przyszłym najdalej będą cały szereg instruktaży, bo staramy się przygotować też filmy i nie tylko instruktaże step by step w postaci plików PDF, ale również filmiki w wersjach polskich, to co znajdujecie czasami na YouTubie niezrozumiałe albo ze starej wersji, teraz staramy się przygotować również po polsku w formie filmików i instruktaży step by step. Dobra. Nie ma szans, żeby zrobili Państwo kurs online Export, Import, Revit, Robot. To Pani Anna, napisze Pani o tym do mnie. Ja odpiszę, pogadamy tutaj z konstruktorem i z osobą od robota i wówczas możliwe, że coś takiego uda nam się zrealizować, nie wiem, godzinne, dwugodzinne, bez mówienia oczywiście bardzo szczegółowego, bo to jest bardzo szeroki problem, ale może się uda po prostu zrobić to tak, żeby przynajmniej liznęli Państwo zasady. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo wszystkim za udział. Za chwilę dosłownie już powinien rozpocząć. Za 2 minuty podłączę się do kolejnej sesji i będziemy mogli zająć się za 20 minut kolejnymi elementami związanymi, tym razem z komponentami adaptacyjnymi. Dziękuję również wszystkim. Ta sesja jest aktywna jeszcze tylko przez minutę, żebyśmy mogli ją zakończyć i rozpocząć kolejną. Zamykam już na razie wszystko tutaj i przez chwilę jeszcze będzie pulpit z